Derek Prince mówi na temat efektywna modlitwa. To poselstwo ma tytuł Boża broń atomowa, krew Jezusa. Chciałbym przeczytać jako wprowadzenie 12 rozdział Księgi Objawienia Jana. Objawienie, 12 rozdział, 7 werset do 13 wersetu. Jeżeli masz Biblię, otwórz na Księdze Objawienia 12 rozdział, werset 7 do 13. I wybuchła wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli przeciwko smokowi. Smok także walczył i jego aniołowie, ale nie zwyciężył. Ani już więcej nie było dla nich miejsca w niebie. I wielki smok został wyrzucony, stary wąż, zwany też diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Został zrzucony z ziemi, a jego aniołowie z nim. Usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz przyszło zbawienie i siła i królestwo naszego Boga i moc Jego Chrystusa, gdyż oskarżyciel naszych braci został zrzucony, ten, który oskarżał go nas dniem i nocą przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż na śmierć. Więc niebo, raduj się i ci, którzy tam mieszkają, ale biada ziemi i jej mieszkańcom i morzu, gdyż zszedł do was diabeł z wielkim gniewem, gdyż wie, że ma krótki czas. A kiedy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, prześladował kobietę, która urodziła mężczyznę chłopczyka. Będzie to seria poselstw mówiących o efektywnej modlitwie. Ostatnie poselstwo w tej serii mówiło o walce duchowej i duchowej broni. I w pewnym sensie, co teraz chcę Wam pokazać, jest to kontynuacja tego tematu. Nie jest to temat sam w sobie, ale chcę powtórzyć ten szkic, który używałem dla poprzedniej serii poselstw, kazań. Więc pokażę Wam jeszcze na chwilę ten szkic. Otworzę go na jednym szczególnym diagramie. To jest ten diagram. Teraz chcę, abyście w świetle Pisma spojrzeli na ten diagram, który Wam czytam. Czytamy w Objawieniu Jana w 12 rozdziale, w wersecie 7, że była wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli i także smok, jak wiadomo, smokiem jest diabeł, walczył i jego aniołowie też walczyli. Nie zwyciężyli, ani już więcej nie było dla nich miejsca w niebie. Już więcej nie ma w niebie miejsca dla diabła i jego aniołów. Teraz jestem świadomy, że jest mnóstwo sposobów interpretowania Księgi Objawienia Jana. Ja dużo myślałem o tym i studiowałem to, rozważałem. Osobiście jestem przekonany, że wydarzenia opisane tutaj w 12 rozdziale Objawienia Jana, ten fragment, który Wam czytałem, wciąż jest w przyszłości. To jeszcze się nie stało, nie spełniło. Ja studiowałem interpretację Księgi Objawienia, także z ksiąg tak zwanych historycznych, które próbują powiedzieć, że wydarzenia w historii ery chrześcijańskiej do naszego czasu dzisiaj zostały wskazane poprzez typy i symbole, wzorce z Księgi Objawienia Jana. Ostrożnie studiowałem to i nie jestem w stanie w to uwierzyć. Ku mojemu, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie tym, one nie spełniają warunków, wymogów historii i nie spełniają warunków postawionych przez Księgę Objawienia Jana. Ani historia, ani fakty z Księgi Objawienia nie pasują do teorii, nie pasują do tego twierdzenia, że
gniew Boży spadł na ziemię w chwilach sądów historycznych i tak dalej. Ja to wszystko czytałem i nie jestem w stanie w to uwierzyć. Dla mnie jest jasne, że sytuacja opisana w tym miejscu w objawieniu Jana 12 rozdziale wciąż dotyczy przyszłości. I w scenie opisanej tutaj szatan i jego aniołowie wciąż są w okręgach niebieskich. I w tym momencie są ostatecznie wyrzuceni z nieba i fragment jest zamknięty stwierdzeniem, że smok zszedł na ziemię. Teraz jestem przekonany, że wielu chrześcijan trudno im jest zrozumieć, jak szatan w Księdze Objawienia Jana pod koniec Biblii, jak to jest opisane, wciąż jest w niebie. O tym mówiliśmy w ostatniej serii na temat efektywnej modlitwy i chciałem tę sytuację sportretować według tego szkicu. I teraz pokrótce przejdziemy jeszcze raz przez ten materiał, ten szkic. Szkic pokazuje to, co ja nazywam trzema poziomami nieba. Jest trzecie niebo, o którym mówi drugi list do Koryntian 12:3, gdzie apostoł Paweł mówi: znałem mężczyznę, który był w Chrystusie, który został porwany do trzeciego nieba i wskazuje na to, że tam właśnie był raj, obecność Boża. Jak powiedziałem, jest trzecie niebo. A jeżeli jest trzecie, musi logicznie być drugie i pierwsze. Nie możesz mieć trzeciego z jakiejkolwiek rzeczy, jeżeli nie masz pierwszej i drugiej. Jeżeli kobieta do mnie podchodzi i mówi, to jest moje trzecie dziecko, ja wiem, bez wątpienia, że przed tymi miała jeszcze dwoje dzieci. Inaczej to by nie było jej trzecie dziecko. Podobnie, jeżeli jest trzecie niebo, musi być jeszcze drugie i pierwsze. I ja wierzę, że Pismo mówi o czymś, co nazwalibyśmy niebem pośrednim. To słowo jest wzięte z Księgi Objawienia, gdzie Pismo objawia, że w obecnym czasie szatan i jego kwatery główne są w okręgach niebieskich. Efezjan 6:12. Nasz bój w zapasach nie jest przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko władzom i obszarom ich władania, autorytetu, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom bezbożności w okręgach niebieskich. I dalej chodzimy w dół do tego, co ja nazywam widzialnym niebem, kiedy spojrzymy w gwiazdę, wychodzimy na zewnątrz, wtedy widzimy właśnie to niebo. Widzimy widzialne niebo. To ja to nazywam dachem mieszkania człowieka. Więc mamy Boga tutaj, człowieka tu na dole i pomiędzy człowiekiem i Bogiem zbuntowane królestwo szatana i jego upadłych aniołów, którzy chcą zrobić wszystko, co potrafią, aby ranić i niszczyć na ziemi i sprzeciwiać się obecności Bożej, celom Bożym, błogosławieństwu i Bożemu miłosierdziu. Teraz pamiętaj, słowo szatan oznacza dosłownie ten, który się sprzeciwia, stawia opór. To jest jego imię, ale także to jest jego natura. Szatan dobrowolnie i ciągle sprzeciwia się każdemu celowi Bożej łaski, miłosierdziu i błogosławieństwu, i sprzeciwia się nie tylko samemu Bogu, ale ludziom Bożym. W momencie, kiedy wyznamy wiarę w Jezusa Chrystusa, natychmiast wchodzimy w wojnę, w której my na ziemi toczymy bój w zapasach bezprawnymi siłami szatana, zbuntowanymi w okręgach niebieskich. Więc mamy fakt, że kiedy Daniel zaczął się modlić, księdze Daniela w 10 rozdziale, modlił się 21 dni. Pod koniec 21 dni archanioł Gabriel pojawił się od Boga z nieba. I archanioł powiedział Danielowi,
że 21 dni zajęła mu ta podróż. Więc modlitwę Daniela wysłuchał Bóg w pierwszym dniu. Anioł został wysłany i musiał zwalczyć opór szatańskich aniołów w okręgach pośrednich aniołów, którzy przez 21 dni wstrzymywali jego pojawienie się na ziemi. Czytajcie to uważnie w 10 rozdziale Daniela. I już powiedziałem o dwóch faktach ogromnej ważności. Po pierwsze, że to modlitwa Daniela spowodowała, że anioł przeszedł. Po drugie, inicjatywa spoczywała na tym, co zrobił Daniel na ziemi, a nie to na tym, co było w niebie. To modlitwa Daniela na ziemi spowodowała, że niebo się poruszyło. Innymi słowy, my, jako wierzący, modląc się, jesteśmy o wiele ważniejsi niż większość z nas ma najmniejsze zrozumienie. Jeszcze raz to mówię. Ziemia nie jest centrum Wszechświata, ale jest stadium Wszechświata i w obecnym czasie niewidzialne obszary wszystkie na nas patrzą, wszyscy aniołowie, których nie widać. Apostoł Paweł mówi, jesteśmy jak teatr, przedstawienie dla całego Wszechświata, dla Boga, ludzi i aniołów. I na tej pokornej planecie, w tym małym stadium, został reaktywowany ostatni, największy dramat obecnego wieku. Jednym z wielkich wydarzeń, które spowodują, że ten dramat się zakończy, jest zrzucenie aniołów szatana i szatana z okręgów niebieskich na ziemię. I o tym pisze objawienie Jana 12 rozdział. W obecnym czasie ja nie wierzę, że to miało już miejsce. Innymi słowy, list do Efezjan 6:12 wciąż jest prawdą. Walczymy w zapasach przeciwko szatańskim siłom, duchowym siłom bezbożności, które są w okręgach niebieskich. Teraz objawienie 12 rozdział znowu. Chcę wam zaznaczyć żywotnie ważny fakt. Jeżeli macie Biblię otwarte, czytajcie wraz ze mną. Werset 9 mówi, on, szatan, został zrzucony na ziemię, a jego aniołowie zostali zrzuceni z nim. I w 10 wersecie wielki głos powiedział w niebie, teraz przyszło zbawienie, siła i królestwo naszego Boga i moc Jego Chrystusa. Gdzie? W okręgach niebieskich. Dlaczego? Ponieważ oskarżyciel naszych braci został zrzucony. Ten, który oskarżał naszych braci dzień i noc przed Bogiem. Kiedy anioł mówi naszych braci, on mówi o wierzących na ziemi. I macie wspaniałe objawienie, które musimy ty i ja pamiętać, że szatan w obecnym czasie ma jeden główny cel, zadanie. I bardzo jestem zajęty, wiecie o co chodzi? Oskarża ciebie i mnie przed tronem Bożym w noc i w dzień. Znajduje każdy błąd, każdą słabość, każdą myśl, każdą niekonsekwencję w naszym chodzeniu z Bogiem, w naszym charakterze, motywach i życiu i opisuje to Bogu, zdaje raport. Wiecie, ja wierzę, że zanim szatan upadł, Biblia jasno mówi, że miał na imię Lucyfer wcześniej. W tym czasie, kiedy miał jeszcze właściwą relację z Bogiem, jego zadaniem było przynoszenie raportu z tego obszaru Wszechświata. I kiedy upadł i stał się buntownikiem, jak wielu buntowników, o których ja wiem, próbował dalej po prostu kontynuować, jakby nic się nie stało. Więc po prostu wciąż przychodzi do Boga z raportami. I wierzcie mi, one są niemiłosierne, krytyczne te raporty, okropnie. Pełne zgorzkniałości i cynizmu.
On nas rozrywa na kawałki swoim opisem naszych motywów i naszego prowadzenia się. I chcę wam powiedzieć coś takiego. On nie potrzebuje waszej pomocy w tym. Więc nie stawaj się krytykiem Bożych dzieci, bo On to dobrze robi bez ciebie. I co ponadto, słuchajcie, nie bądźcie krytykami samych siebie. Nie uciekajcie się do potępiania siebie, bo robicie robotę diabła dla Niego w swoim własnym życiu. Jeżeli jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie, jeżeli krytykujesz siebie, krytykujesz Boże dzieło. To nie jest Twoja robota, więc nie rób tego. Cały temat w tej bitwie koncentruje się wokół jednej rzeczy – sprawiedliwości. W momencie, kiedy ja przyjmuję wiarą, że jestem naprawdę utożsamiony z Jezusem Chrystusem, w Jego sprawiedliwości, że jestem przyjęty w umiłowanym nie dlatego, kim jestem, ale ze względu na to, kim jest Jezus, diabeł nie ma już nic przeciwko mnie do powiedzenia. I zorientujesz się, że prawie możesz opisać, zmierzyć swój duchowy postęp przez stopień, w którym byłeś, w jakim stopniu jesteś w stanie przyjąć i wiarą uznać, zastosować sprawiedliwość Jezusa Chrystusa w Twoim własnym życiu. Gdyż Bóg to dla Ciebie uczynił możliwym, aby diabeł w niebie nie miał nic o nas do powiedzenia. Jeżeli my przyjmujemy i żyjemy w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, przyjętej wiarą, diabeł nie ma niczego przeciwko nam. Możesz przynieść Bogu najlepsze baptystyczne świadectwo, jakie masz. Najlepsze zasady metodystyczne. Najlepsze poświęcenie rzymskiego katolika. A on to podrze na kawałki. Ale jeżeli przyniesiesz mu sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, on jest cicho. To jest wielka lekcja, której musimy się nauczyć jako dzieci Boże. Nie prezentować własnej sprawiedliwości. Nie otaczać siebie nazwami denominacji, nalepkami i przynależnością do Kościoła. Ale mówić i tylko działać w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, przyjętej wiarą, zgodnie z Bożym Słowem. Drugi list do Koryntian 5:21. Bóg tego Jezusa, który nie znał grzechu, uczynił grzechem za nas, abyśmy my stali się w Nim sprawiedliwością Bożą. Jeżeli zostałeś uczyniony sprawiedliwością Bożą, diabeł nic nie może przeciwko Tobie powiedzieć. Pamiętacie Mateusz 6:23, co powiedział Jezus? I często to jest źle zrozumiane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, nie swojej własnej. W liście do Rzymian 2 rozdziale o narodzie żydowskim jest napisane, oni chodzili i próbowali znaleźć, ustalić własną sprawiedliwość, założyć. Nie poddali się sprawiedliwości, która jest od Boga, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Potrzeba pokory, aby przyjąć sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie, ponieważ oznacza po pierwsze, że się wyrzekasz własnej sprawiedliwości do samego końca. Izajasz 64:6. Cała nasza sprawiedliwość jest jak brudne szmaty. Nie nasze grzechy, ale cała sprawiedliwość nasza jest jak brudne szmaty przed Bogiem. Jak długo chodzisz w brudnych szmatach swojej sprawiedliwości, przynależności do Kościoła, Twoich dobrych uczynków, Twojego poświęcenia, diabeł Cię podrze na kawałki w obecności Bożej. Ale kiedy przychodzisz do miejsca, gdzie polegasz na niczym innym i na nikim innym, tylko na Słowie Bożym i krwi Jezusa, sprawiedliwości, która jest przez wiarę w Chrystusa, już więcej nie jesteś celem dla diabła.
Nic w tobie nie ma, do czego on może przyłożyć swój palec. I co może pokazać Bogu celem oskarżenia ciebie. Teraz dochodzimy do tego wspaniałego, szokującego faktu ostatecznego. W wersecie 11. Aniołowie mówią. I mówią tak. Mówią o swoich braciach wierzących na ziemi i mówią, oni zwyciężyli go. Kto to jest oni? Wierzący na ziemi. Zwyciężyli go. To jest kto? Szatan. Przez krew baranka i słowo z tego świadectwa. Nie umiłowali swojego życia nawet do śmierci. I dalej mamy to objawienie. Niebo się oczyściło, raduj się niebo. Ale u ziemię uważaj. Bo teraz diabeł już tam nie jest więcej. Został zrzucony na dół na ziemię. I schodzi tutaj, wiedząc, że ma tylko kilka lat, aby całe zło wykonać i zrobić jak najwięcej krzywdy, ile tylko potrafi. Dla mnie jest to jasne, że ten czas, który on ma, jest bardzo blisko związany z 70. tygodniem Daniela, z proroctwa Daniela 9 rozdziału. Czy to jest cały tydzień, czy pół tygodnia? Nie mam przygotowany ja takiego, aby oferować wam opinię, ale jest jasne, że dochodzimy do konkretnego okresu czasu, kiedy diabeł, który jest studentem proroctwa i wie dokładnie o tym. On wie, że kiedy tu przyjdzie, ma tylko 7 lat albo 3,5 roku. I Jezus mówi, pamiętaj, że te lata mogą być ucięte, skrócone. Więc chociaż teoretycznie to jest 3,5 roku, może być tylko kilka dni albo tydzień i koniec. I diabeł wyjdzie na zewnątrz, aby dokonać maksymalnej krzywdy, zniszczenia w tym krótkim okresie czasu, zanim jest związany i uwięziony w otchłani. Teraz przechodzimy do tego tematu dzisiejszego poselstwa, który brzmi: oni, wierzący na ziemi, zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Czy widzicie, że to wierzący na ziemi ostatecznie wyrzucą szatana? Nie aniołowie tak bardzo. Ja wierzę, że zgodnie z Danielem oni mają swoją rolę, ale ostatecznie to wierzący na ziemi spowodują tą ostateczną porażkę i zrzucenie w dół szatana. Czy to powoduje, że się dobrze czujesz? Myślę, że to jest niesamowite. Wiecie, że diabeł chce, abyście byli tego faktu nieświadomi? Ponieważ jak długo wierzący są nieświadomi dzięki niemu, nie mogą uczynić tego, do czego Bóg ich wyznaczył. Więc diabeł za wszelką cenę chce trzymać was nieświadomych tego faktu, że Bóg dał nam duchową broń, która zrzuci szatana z jego miejsca w okręgach niebieskich. I zanim przejdziemy do szczegółów, podam wam ten werset z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdziału. Gdyż nasz oręż nie jest cielesny, lecz potężny przez Boga. Służy do burzenia warowni, do zrzucania wyobrażeń i wszelkiej wysokiej rzeczy, która wywyższa się ponad poznanie Boga. Duchowa broń dana nam umożliwi nam zrzucenie każdej wysokiej rzeczy, która się sprzeciwia Bożemu Królestwu. Ostateczna, najwyższa rzecz, która sprzeciwia się Bogu, to jest szatan, jego królestwo w okręgach niebieskich. I nam jest dana broń, która nam umożliwi zrobienie tego. I w Księdze Objawienia 12:11 ta scena jest opisana. Oni, wierzący na ziemi, zwyciężyli go, szatana,
przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. I nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Ludzie zupełnie poddani Bogu. Czy będą żyli, czy umrą? Nieważne. Co jest dla nich ważne? Że oni wykonają Bożą funkcję, zwyciężą szatana i zrzucą go. Teraz będę wykorzystywał czas tego kazania, aby wyjaśnić, kim jest człowiek w tym wspaniałym fragmencie. Oni zwyciężyli szatana przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Widzicie? Boża broń atomowa, to jest to. Przechodzimy do tego, co to oznacza czynić to, o czym mówi objawienie Jana 12:11. Aby zwyciężyć szatana, wielu ludzi, szczególnie zielonoświątkowców, mówiło o prośbie o krew i tak dalej, i tak dalej. I ja ich szanuję, ale wierzę, że większość chrześcijan nigdy dokładnie nie zdało sobie sprawy, nie rozważyło, co to naprawdę oznacza używać krwi baranka przez słowo swojego świadectwa. I wierzę, że Bóg mi w piśmie pokazał, co to naprawdę oznacza. Ja wam to napisałem. I chcę się z wami tym podzielić, świadczyć osobiście o tym, co mówi Słowo Boże, co krew Chrystusa czyni dla ciebie. Jeszcze raz to powiem. Tak zwyciężasz szatana przez krew baranka i przez słowo twojego świadectwa. Kluczowe słowa to jest świadectwo, słowo i krew. To są trzy słowa kluczowe. Świadectwo, słowo i krew. Więc osobiście świadczysz o tym, co mówi Słowo, czyli Pismo Święte, co krew Chrystusa czyni dla ciebie. I aby to było efektywne, musisz to uczynić osobistym. Komu ty świadczysz? Szatanowi właśnie. To nie jest spotkanie wierzących, czyniących świadectwa, mówiących świadectwa. Tam ty i ja stajemy twarzą w twarz z nieprzyjacielem naszej duszy i mówimy dokładnie do niego w imieniu i autorytecie Pana Jezusa Chrystusa. Mówimy mu, co mówi Boże Słowo, co krew Chrystusa czyni dla nas. To jest oczywiste, że abyśmy byli w stanie to uczynić, musimy wiedzieć, co mówi Słowo o krwi. Jeżeli tego nie wiesz, nie możesz tej broni użyć. Widzicie, jak długo jesteście nieświadomi Słowa Bożego, ostatecznie będziecie ofiarami diabła. Wielką bronią ataku jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I Pismo mówi, to jest twoja i moja odpowiedzialność, abyśmy ten miecz użyli. Efezjan 6 rozdział, weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Teraz będę mówił o tych stwierdzeniach, które czyni Boże Słowo na temat krwi. Ale zanim to zrobię, chcę zwrócić się teraz do Starego Testamentu, aby uczynić to dla was bardzo widzialną ilustracją. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, jest to rozdział mówiący o święcie Paschy, o zwyczajach i prawach odnośnie Paschy, które Bóg przekazał Mojżeszowi i Izraelowi, kiedy byli w Egipcie. I pamiętacie, że Pascha była Bożym sposobem na wyprowadzenie Izraela ze związania i ciemności, nędzy Egiptu. I zawsze w całym Piśmie jest to chyba najjaśniejsze ze wszystkich jakby typów alegorii naszego uwolnienia ze związania ciemności i biedy spowodowanej przez szatana
i grzech. Uwolnienie nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Teraz całe uwolnienie Izraela z Egiptu było możliwe przez baranka paschalnego. 10 dnia pierwszego miesiąca w każdym domu rodzina musiała wybrać sobie baranka. I 14 dnia wieczorem musieli zabić baranka. Teraz ostatecznie ochrona jest nam dana tylko przez krew baranka zastosowaną na zewnątrz drzwi każdego domu izraelskiego w Egipcie. Bóg mówi, kiedy zobaczę krew na drzwiach, przejdę obok was. Niszczyciel nie będzie mógł wejść. I mówi, namaścisz tą krwią swoje nadproże, próg i oba od drzwia. Ale pamiętaj, nie namaszczaj podłogi, gdyż krew jest tak święta, że nigdy nie możesz po niej chodzić. Pamiętaj, w liście do Hebrajczyków jest napisane o tych, którzy podeptali krew Jezusa. Jest to mowa o złym uczuciu krwi i stosowaniu jej tam, gdzie nie powinno się jej stosować. Więc mamy zabitego baranka i teraz mamy te drzwi, które należy pokryć krwią. Problem, jeżeli mogę tego słowa użyć, zaczyna się z tego punktu, jak tą krew baranka rozpryskać po tych drzwiach. Kiedy baranek był zabity, Biblia jasno mówi, że krew należało całą zebrać, kropla po kropli, do pojemnika. Ani jedna kropla tej drogocennej krwi nie mogła być zmarnowana. Więc teraz krew jest w pojemniku, możemy ją użyć. Ale jak? I teraz chcę, żebyście zobaczyli, że ta krew w pojemniku nikogo nie chroniła. Cały Izrael, gdyby tylko zabił baranki i zgromadził tą krew w pojemniku i tam ją utrzymał, ani jeden dom izraelski nie ocalałby. Oni musieli przenieść tę krew z tego pojemnika na drzwi. Teraz Bóg dał im tylko jedną możliwość, aby to uczynić. Mówi, weźcie wiązkę hizopu. To jest mała roślina, która na Bliskim Wschodzie bardzo często występuje. Na całym Bliskim Wschodzie zamoczysz tę wiązkę hizopu w krwi i kiedy ten hizop ocieka krwią, rozpryskasz hizopem krew na odrzwiach swojego domu i na nadprożu. W ten sposób przeniesiesz krew hizopem na drzwi. Widzicie, że ten hizop, chociaż to jest taka pokorna rzecz, ma bardzo kluczową rolę w całym planie uwolnienia. Bez hizopu krew pozostałaby w pojemniku i nie byłaby zastosowana na drzwiach i żaden dom izraelski nie ocalałby, nie byłby chroniony. Teraz stosujmy to w charakterze analogii do naszego zbawienia w Chrystusie. Paweł mówi, pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze za nas. Został zabity. Jego krew została przelana. W terminach analogii krew jest w pojemniku. Ale krew w pojemniku nikogo nie chroni, ani ciebie, ani mnie. Musimy przenieść tę krew z pojemnika do miejsca, gdzie jesteśmy, do naszej osobistej potrzeby duchowej, fizycznej, finansowej, rodziny, interesów, gdziekolwiek to jest. Musimy mieć krew Jezusa dostępną, musimy ją
wziąć z tego pojemnika do tego miejsca, gdzie potrzebujemy, na nasz adres. I Bóg dał nam taką możliwość. Oczywiście to nie jest hizop. Co to jest? Jedno słowo. Nie słyszałem. Myślę, że słyszałem już. Świadectwo. Właśnie. Poprzez Twoje świadectwo przenosisz krew z pojemnika na drzwi. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Świadczyli osobiście o tym, co Boże Słowo mówi, że krew czyni. I tylko wtedy, kiedy toś osobiste świadectwo mówisz, wtedy krew czyni cokolwiek w waszym życiu i w doświadczeniu. Do tego czasu jesteś w stanie, w którym był Izrael. Wtedy, kiedy baranki zostały zabite, krew zgromadzona w pojemniku, ale nikogo nie chroniła. Chrystus został zabity, Jego krew została przelana, ochrona jest dla nas możliwa, ale możemy uczynić to w realności, w doświadczeniu naszą własną rzeczą, jeżeli używamy hizopu, którym jest nasze świadectwo osobiste. Jeżeli ja świadczę osobiście o tym, co mówi Boże Słowo, że krew Jezusa czyni dla mnie, to jest jak wzięcie hizopu, zamoczenie w krwi i opryskanie całego siebie. Wtedy mam totalną ochronę i mam legalne prawo użycia krwi Jezusa nad sobą, nad moją sytuacją, moim ciałem, moim domem, moim życiem, gdziekolwiek to jest. Ale jeżeli nie używamy hizopu, jeżeli nie świadczymy, jeżeli nasze usta są zapieczętowane i diabeł nas powstrzymał przed odważnym mówieniem Twojego osobistego świadectwa, o tym, co Boże Słowo mówi, że krew Jezusa czyni dla Ciebie, wtedy tak samo byłoby, gdyby ta krew nie została w ogóle przelana. Jeżeli chodzi o mnie i o Ciebie. Jedyny sposób, aby przenieść tę krew z tego pojemnika na drzwi, to jest hizop. Jedyny sposób, aby krew Jezusa Chrystusa była efektywna w naszym osobistym życiu i doświadczeniu, jest przez świadectwo. Jeszcze raz powiedzcie, świadectwo. Właśnie. Hizop Nowego Przymierza to jest nasze osobiste świadectwo. Czy rozumiecie teraz, dlaczego diabeł walczy ze świadectwami? Czy widzicie, że on wie dokładnie, lepiej niż wy, że kiedy wy świadczycie, on straci możliwość was dręczyć, męczyć was i wchodzić do waszego domu? Kiedy zastosowałeś krew? Przez Twoje świadectwo? On nie może przez tą krew przejść. To jest cudowne, prawda? Więc teraz zajmiemy trochę czasu, aby rozważyć, co mówi Boże Słowo, co krew Jezusa czyni dla nas. I teraz chcę parę wersetów użyć, jeden po drugim, z Bożego Słowa na temat krwi Jezusa i pokażę wam, jak stosować je poprzez hizop waszego osobistego świadectwa w waszym życiu i sytuacji i w potrzebach waszych. List Efezjan 1:7. Ja nie muszę otwierać naszych Biblii, mojej Biblii, dlatego że znam to na pamięć. Gdybym stał w ciemnym rogu, w ciemnym pokoju w nocy, sam mógłbym cytować te fragmenty bez problemu. Ja żyję tymi wersetami. Ja trzymam w ręce hizop. Wierzcie mi, nie mija wiele dni, żebym nie używał hizopu w moim życiu. I odkryłem, że to czyni tą pracę. List Efezjan 1:7 mówi o tym, co się stało w Chrystusie. W Nim, to znaczy w Chrystusie, mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. To
To są dwie rzeczy, które mamy przez krew Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, pamiętaj, jeżeli nie jesteś w Chrystusie, to w ogóle się nie stosuje, ale pamiętaj, tak samo i w Egipcie, krew nie chroniła tego, który był poza domem, tylko tych, którzy byli w domu. Tylko ci byli chronieni. Więc musisz być w Chrystusie, abyś był odkupiony i abyś miał przebaczenie grzechów. Jakie dwie rzeczy są tu stwierdzone? Jesteśmy odkupieni, to znaczy wykupieni, wykupieni za cenę, za okup, który został zapłacony i mamy przebaczone. Teraz Psalm 107, werset drugi otwórzcie. To jest jeden z najmocniejszych fragmentów, jeżeli chodzi o osobiste świadectwo. Psalm 107, werset drugi. Mówi tak. Niech odkupieni przez Pana powiedzą tak. Właśnie. Co mają powiedzieć? Mają wziąć hizop. Niech odkupieni przez Pana powiedzą. Ci, których wykupił z ręki wroga. Kim był wróg? Szatan. Byliśmy w ręce diabła. Wiecie o tym, że byliśmy w ręce diabła? Ja nie mam problemów, aby wiedzieć o tym, że byłem w ręce diabła. Byłem w ręce diabła. Dlaczego? Dlaczego tam już nie jestem? Ponieważ zostałem odkupiony z ręki diabła. Więc, jeżeli chcę efektywności działania odkupienia przez krew Jezusa, co mam zrobić? Muszę powiedzieć to. Niech odkupieni przez Pana powiedzą ci, których odkupił z ręki wroga. W porządku. List do Efezjan 1:7. Ja Wam pokażę moje świadectwo na podstawie tego. Moje świadectwo jest takie. Ja to teraz mówię, a za drugim razem Wy to powtórzycie ze mną. Słuchajcie uważnie. Przez krew Jezusa zostałem odkupiony z ręki diabła. Złapaliście to? Teraz ja to powiem fragment po fragmencie. Nie mówcie tego ze mną, ale za mną, kiedy skończę mówić. Jesteście gotowi? To jest ten werset, który mówi. List do Efezjan 1:7. Przez krew Jezusa jestem odkupiony z ręki diabła. Teraz ten sam werset mówi, że wszystkie moje grzechy są przebaczone. Więc jakie jest moje świadectwo? List do Efezjan 1:7, powtarzajcie werset. Przez krew Jezusa wszystkie moje grzechy są przebaczone. Powiedzcie to ze mną, albo właściwie za mną. List do Efezjan 1:7. Przez krew Jezusa wszystkie moje grzechy są przebaczone. Przechodzimy do pierwszego listu Jana 1:7, które mówi tak, jeżeli chodzimy w światłości, jak On, Jezus, jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to jest cały czas, ciągły, teraźniejszy czas. Jeżeli cały czas chodzimy w światłości, ciągle mamy ze sobą społeczność i krew Jezusa ciągle oczyszcza nas. To nie jest jedno wyizolowane doświadczenie. To jest ciągły proces.
Ciągłe oczyszczenie przez krew Jezusa. Ja nie wejdę teraz w warunki tego, dlatego że czas na to nie pozwala, ale jeżeli ja te warunki spełniam, chodzę w światłości, mam społeczność z innymi wierzącymi, wobec tego moje świadectwo wtedy jest takie. Ja to powiem raz, a potem wy to możecie powtórzyć za mną. Pierwszy list Jana 1,7. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas ciągle, mnie ciągle od wszelkiego grzechu. Jesteście gotowi? Powiedzcie to ze mną. Pierwszy list Jana 1,7. Krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, ciągle oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. Przechodzimy dalej do innych fragmentów Pisma. List do Rzymian 5,9 mówi, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa. Teraz słowo usprawiedliwić, wielu ludzi nie rozumie tego słowa, wierzących ludzi. W języku angielskim mamy dwa czasowniki, just and righteous, i można je używać naprzemiennie. Zarówno występują one w Grece, jak i w języku hebrajskim. I w Starym Testamencie, i w Nowym. Więc usprawiedliwić oznacza uczynić sprawiedliwym. Co to znaczy uczynić sprawiedliwym? To jest definicja, moja ulubiona definicja. Usprawiedliwionym być, to znaczy być tak sprawiedliwym, jakby się nigdy nie zgrzeszyło. Kiedy ja jestem uczyniony sprawiedliwym poprzez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, to jest tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. W porządku. Ja to powiem raz, a wy to powtórzycie ze mną drugi raz. List do Rzymian 5,9. Przez krew Jezusa jestem usprawiedliwiony, uczyniony sprawiedliwym, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył. Powiedzcie to ze mną tym razem. Rzymian 5,9. Przez krew Jezusa jestem usprawiedliwiony, uczyniony sprawiedliwym, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył. W porządku. List do Hebrajczyków 13,12 mówi, że Jezus, aby uświęcić lud swoją własną krwią, cierpiał poza bramami. Ten werset mówi mi, że przez krew Jezusa jestem uświęcony. Słowo uświęcić ma podobną formę do słowa usprawiedliwić w języku angielskim. Usprawiedliwić oznacza uczynić sprawiedliwym, a uświęcić oznacza dosłownie uczynić świętym lub poświęconym. Najlepsza definicja lub wyjaśnienie słowa uświęcony mówi uczynić świętym. Aby być uczynionym świętym, chociaż te stwierdzenia nie wyczerpują tematu, osoba, która jest uczyniona świętą, jest oddzielona dla Boga. Więc moje świadectwo jest takie. List do Hebrajczyków 13,12. Przez krew Jezusa jestem uświęcony, uczyniony świętym, oddzielony dla Boga. Innymi słowy, jeżeli jestem oddzielony dla Boga, to ja nie pochodzę już z terytorium szatana. Jestem oddzielony od szatana przez krew Jezusa. Bóg powiedział faraonowi w Egipcie, że uczyni wielką odkupieńczą różnicę pomiędzy mieszkańcami Egiptu, ludźmi Egipcjanami i Izraelem,
ludem izraelskim. I te plagi, które spadały na Egipt, nie spadną na Izrael, chociaż Izrael mieszka w Egipcie, ponieważ jest odkupieńcza różnica w naszym życiu polega na zastosowaniu krwi Jezusa. Jesteśmy oddzieleni dla Boga przez krew Jezusa. Czy wiedzieliście, że to nigdy nie byłoby wolą Bożą, aby Boży sąd spadający na bezbożnych spadł też na sprawiedliwych? Nie mogę teraz dużo czasu wykorzystać, aby to wyjaśniać, ale jest to fakt, które potwierdza Pismo. Nigdy to nie było wolą Bożą, aby sąd Boży spadający na bezbożnych spadł także na sprawiedliwych. Jeżeli ja jestem oddzielony dla Boga przez krew Jezusa, to Boży sąd na bezbożnych nigdy nie spadnie na mnie. Ja jestem oddzielony. Ja nie jestem na terytorium, gdzie stosują się te sądy. W porządku. Moje świadectwo jest takie. Hebrajczyków 13:12. Przez krew Jezusa jestem uświęcony, uczyniony świętym, oddzielony dla Boga. Powiedzcie to ze mną. Albo za mną bardziej. Za mną to powiedzcie. List do Hebrajczyków 13:12. Przez krew Jezusa zostałem uświęcony, uczyniony świętym, oddzielony dla Boga. W porządku. Przejdziemy do punktu szczytowego. Ten punkt szczytowy znajdujemy we fragmencie Pisma z pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdziału, wersety 19 i 20. Czytajmy ten werset i potem go zastosujemy w świetle tego, co powiedzieliśmy już o krwi Jezusa. Pierwszy list do Koryntian 6, wersety 19-20. Będę najpierw czytał jeszcze parę innych fragmentów z pierwszego listu do Koryntian 6 rozdziału. Druga część wersetu 13, pierwszy list do Koryntian 6:13 mówi: ciało nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Czy wiecie o tym? Twoje ciało należy do Pana, a Pan należy do waszych ciał. To jest bardzo dalekosiężna prawda. Jeżeli nie wykorzystujesz źle swojego ciała przez nieczystość, niemoralność, poprzez obżarstwo, pijaństwo i napełnianie twojego ciała brudem nikotyny i wszystkich strasznych rzeczy, które niszczą ludzkie ciało, jeżeli oddzielasz swoje ciało dla Pana, to możesz powiedzieć: moje ciało należy do Pana, a Pan należy do mojego ciała. Ale musisz być pewny, że twoje ciało należy do Pana. I to włącznie z tą małą częścią ciała, która znajduje się między dwoma moimi wargami, moim językiem. Do kogo należy mój język? Bądź pewny, do kogo należy. I dalej czytamy 15 werset. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusowymi? I werset 19 i 20, gdzie jest szczytowy punkt w tym stwierdzeniu. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Dlaczego nie należycie do siebie samych? Ponieważ ktoś cię kupił. Jeżeli ktoś ciebie kupi, to nie należysz sam do siebie. Kto cię kupił? Jezus. Za jaką cenę?
za cenę swojej krwi. Więc jeżeli jesteś wykupiony przez Jezusa, pamiętaj, że nie należysz do samego siebie. Jeżeli należysz do samego siebie, to nie jesteś odkupiony krwią Jezusa. Nie możesz mieć obu rzeczy, należeć do siebie i do Pana. Pan chce, żebyś był Jego, zapłacił cenę swojej świętej krwi, ale jeżeli chcesz swoje życie zachować, to pamiętaj, nie jesteś wykupiony za cenę. Nie możesz mieć obu rzeczy. Jeżeli należysz do Boga, nie możesz należeć do samego siebie. Jeżeli należysz do samego siebie, nie należysz do Boga. Teraz Paweł mówi w 20 wersecie: drogoście bowiem kupieni za cenę. Ceną jest drogocenna krew Jezusa. Tak więc, ze względu na cenę, którą za was zapłacono, uwielbiajcie Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, zapłacił pełną cenę za pełne odkupienie. Nie odkupił części was, odkupił całą osobę, ducha, duszę i ciało. Jezus umarł, aby odkupić ciebie. Jeżeli przyjmujesz odkupienie przez Jego krew, to nie należysz sam do siebie, należysz do Niego. Zarówno twój duch, jak i twoje ciało należy do Boga, ponieważ Jezus zapłacił cenę swojej krwi, aby cię posiadać. Teraz musisz zdecydować. Weźmy teraz te wersety z poprzednich fragmentów i połączmy z tym faktem, że Jezus odkupił nasze ciało przez swoją krew i dochodzimy do tego wyznania. Teraz zanim to wyznamy, powiem wam, że w moim doświadczeniu to jest najpotężniejszy sposób, najmocniejszy, aby rozprawić się z demonami i mocą szatana. Jest to najmocniejszy sposób, jaki znam. Kiedy Duch Boży działa w naszej osobie lub na spotkaniu i ludzie to świadectwo wypowiadają, to jest niesamowite, co może się stać. Teraz, jeżeli ja przejdę do końca tego wykładu, tego nabożeństwa i coś w was pobudzi się teraz i jakieś palenie będzie się odbywało wewnątrz was, gorąco, i coś nie będzie chciało w tobie, coś nie będzie chciało, abyś te słowa wypowiedział, jeżeli coś kwestionuje w tobie te słowa lub oponuje przeciwko nim, to jest nieprzyjaciel. Ponieważ jest to świadectwem, które mówi o krwi Jezusa. I to świadectwo uzewnętrzniło diabła. Kiedy jego uzewnętrzniło to świadectwo, to lepiej wyrzuć go. Ludzie mi mówią, na usłudze uwolnienia, skąd mam wiedzieć, że jestem zupełnie uwolniony? Ktoś mnie o to zapytał i zawsze mam na to tą samą odpowiedź. Wiecie jaką? To nie jest mój interes, żeby wam świadectwo wystawiać. Jeżeli bym to zrobił, nie byłoby ono warte papieru, na którym jest napisane. Ale mówię, kiedy Duch Boży działa, jeżeli to wyznanie wypowiesz w wierze, byłbym bardzo zaskoczony, gdyby nieprzyjaciel mógł być cicho w obliczu tego. Jest to sposób, aby go wyprowadzić na zewnątrz,
w otwartą przestrzeń. Jedną z wielkich służb Ducha Świętego przez Słowo jest uzewnętrznić diabła. Wielu ludzi mówi mi, miałem o wiele większy pokój, zanim Bóg mnie ochrzcił w Duchu Świętym. To nie jest zaskoczenie, ponieważ jeżeli masz złe duchy w sobie, które nie są wypędzone, to będzie konflikt, którego nigdy wcześniej tam nie było. Duch Święty zmusi nieprzyjaciela, aby się ujawnił. Dlatego niektórzy ludzie nie lubią religii Ducha Świętego. Wolą raczej, żeby nieprzyjaciel był tam na dole, schowany, i wolą wyglądać szacownie, niż pozwolić, aby został on uzewnętrzniony i aby zachowywali się jak ta bestia, którą on naprawdę jest. Wolą raczej zachować religijną fasadę i pozostać szacownymi ludźmi, szacownymi bliźnimi, aniżeli zachowywać się w sposób dziki, krzyczeć i wić się, i aby ich nieprzyjaciel został uzewnętrzniony. Zawsze mówię ludziom w czasie usługi uwolnienia, przyjdzie moment, kiedy musisz wybrać pomiędzy swoją godnością z jednej strony i swoim uwolnieniem z drugiej strony. I moja rada jest taka, niech odejdzie od ciebie twoja godność i wybierz uwolnienie, ponieważ później godność powróci. Ale jeżeli ty trzymasz się twardo twojej godności, to wszystko, co robisz, to po prostu zatrzymujesz nieprzyjaciela w ukryciu. A on się cieszy, że jest zatrzymany w ukryciu. Woli to, aniżeli być wypędzonym. Masz wybór więc. I to jest to, co wybierzesz. Ale sposób, w jaki możemy pobudzić wroga, jak go możemy wściec, także on już więcej nie może siedzieć cicho, to jest świadczyć o krwi Jezusa. Wtedy rzeczy zaczynają się ujawniać takie, jakie są naprawdę. W porządku. To jest świadectwo. Będę to czytał raz i zapraszam, abyście ze mną to powiedzieli. I jak ktoś powiedział, zapnij pasy bezpieczeństwa. Bo kto wie, co się stanie za chwilę. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Odkupioną, oczyszczoną, uświęconą przez krew Jezusa. 1 list do Koryntian 6, wersety 19 i 20. Jeszcze raz tak to powiemy, wy powtórzycie za mną. Jedno zdanie po drugim. 1 list do Koryntian 6, rozdział 19 i 20. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Odkupione, oczyszczone, uświęcone przez krew Jezusa. Teraz prawie skończyliśmy. To jest ta ostatnia strona, ale ona jest najlepsza. Tak więc, poczekajcie chwilę, ja powiem to pierwszy. Cieszę się, że jesteście tak entuzjastyczni. Ponieważ to wszystko się już stało, więc ponieważ moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, odkupioną, oczyszczoną, uświęconą przez krew Jezusa, więc szatan nie ma miejsca we mnie ani mocy nade mną przez krew Jezusa. Jeżeli cokolwiek go naprawdę wścieka, to właśnie. Bądźcie pewni, że to powiecie i wciąż to mówcie. On może za pierwszym razem siedzieć cicho, za drugim, za trzecim, ale jeżeli wciąż będziecie to mówili,
On musi pokazać swoją prawdziwą naturę. Będzie zmuszony, aby się ujawnić. I kiedy się ujawni, wtedy możesz się z nim rozprawić. W porządku. Powiedzmy to zdanie, przejdziemy przez nie. Przez całą tą deklarację, to ogłoszenie. W porządku, powiedzcie to ze mną. Tak więc, szatan nie ma miejsca we mnie. Żadnej mocy nade mną. Przez krew Jezusa. W porządku. Teraz przejdziemy przez to wszystko. Jedna faza po drugiej. Zaczynamy od pierwszego fragmentu. I powiedzcie to nie ze mną, ale za mną. Powtórzcie za mną. List Efezjan 1:7. Przez krew Jezusa zostałem odkupiony z ręki diabła. List Efezjan 1:7. Przez krew Jezusa wszystkie moje grzechy są przebaczone. Pierwszy list Jana 1:7. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ciągle oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. List do Rzymian 5:9. Przez krew Jezusa jestem usprawiedliwiony, uczyniony sprawiedliwym, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył. List do Hebrajczyków 13:12. Przez krew Jezusa jestem uświęcony, uczyniony świętym, oddzielony dla Boga. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wersety 19 i 20. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, odkupioną, oczyszczoną, uświęconą przez krew Jezusa. Tak więc, szatan nie ma już we mnie miejsca, nie ma żadnej mocy nade mną przez krew Jezusa. Jeżeli naprawdę w to wierzycie, wiecie, co macie zrobić dalej? Chwalić za to Pana. Więc wykorzystajmy teraz czas, aby chwalić Go. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci za drogocenną krew Jezusa. Dzięki Ci za krew odkupienia. Dziękuję Ci za usprawiedliwienie, za uświęcenie przez drogocenną krew Baranka Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie imię Pana. Chwalimy Cię, Jezu. Dziękujemy Ci, że zapłaciłeś cenę naszego odkupienia, że na krzyżu swoją drogocenną krew przelałeś. Jesteś barankiem zabitym od założenia świata. I dziś, Panie, bierzemy z pojemnika tą krew i przenosimy do naszego osobistego adresu przez hizop naszego osobistego świadectwa. Teraz w zakończeniu pozwólcie, że skieruję Waszą uwagę jeszcze na jeden fragment Pisma.
który się tu stosuje do tego, co mówiliśmy, potem będziemy usługiwać. Na podstawie tego, co powiedzieliśmy, damy Wam możliwość tu, na tym nabożeństwie, abyście zaczęli zmagać się z nieprzyjacielem w jakimkolwiek aspekcie życia. On jest. Czy to jest Wasz umysł, czy Wasze ciało, finanse, okoliczności, rodzina? Damy Wam możliwość na podstawie Waszego świadectwa, abyście rozprawili się z wrogiem. Pierwszy list Jana 5, werset 6 i 8. Mówi o Jezusie i mówi tak. To jest Ten, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Teraz załóżmy, że werset 7 jest przedłużeniem. Zostawmy ten werset. Trzech składa świadectwo na ziemi. Duch, woda i krew. I ci trzej są zgodni. Tu jest niesamowite skupienie mocy. Mówi o trzech świadkach. Właściwie wymagani są dwaj świadkowie. Ale naprawdę dla mocnego potwierdzenia mamy trzeciego świadka. Trzech świadków to Duch, przez duże D, Duch Święty, woda i krew. Teraz w szóstym wersecie jest mowa o Jezusie. On przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. I Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Jezus przyszedł przez wodę jako wielki nauczyciel. Woda tutaj jest to czysta woda słowa. Ewangelia Jana 15:3. Zanim poszedł na krzyż i przelał swoją krew, mówi, jesteście czyści przez słowa, które do Was mówiłem. I w liście do Efezjan 5:25 jest napisane, Chrystus odkupił Kościół przez swoją krew, aby mógł uświęcić i oczyścić go przez obmycie wodą słowa. Jezus przyszedł, aby obmyć wodą słowa jako wielki nauczyciel, aby odkupić na krzyżu za odkupieńczą cenę jego przelanej krwi. Przyszedł nie tylko przez wodę, aby nauczać, ale przez wodę, aby nauczać i przez krew, aby odkupić. Ale kiedy odkupił swoją krwią, pamiętajcie, ostatecznym celem było uświęcić, oczyścić jego oblubienicę, aby jego oblubienica była przygotowana i sposobna dla niego poprzez obmycie wodą słowa. Więc musimy mieć wodę słowa i musimy mieć odkupieńczą krew przelaną na krzyżu, która oczyszcza od wszelkiego grzechu. I ten, kto świadczy, to jest Duch Święty. Więc Duch, woda słowa i krew przelana na krzyżu zgadzają się w jednym. Teraz, kiedy dochodzimy do tego miejsca Bożego zjednoczenia się, zgodności tych trzech świadków w naszym życiu, mówię Wam, zwyciężyliśmy szatana. Teraz mogę Was tego nauczać jako doktryny i teorii. To jest zawsze prawdziwe i wartościowe. I te stwierdzenia, o których Was nauczałem, były prawdą. Używaliście słowa, aby świadczyć o krwi. Użyliście wody słowa i krwi. Ale wtedy, kiedy Duch
zaświadczy o tym, wtedy naprawdę jest efekt. Innymi słowy, nic w chrześcijańskim życiu nie jest tylko zestawem zasad. Nic nie jest tylko techniką. Zbawienie nie jest techniką. Uzdrowienie nie jest techniką. Uwolnienie ze złych duchów nie jest techniką. Każdy, kto próbuje zredukować którąś z tych rzeczy do techniki i zestawu zasad, właściwie mija się z prawdą. Wtedy wściekają się na kaznodzieje, ponieważ ja mówię, że ja nie mogę nic dla nich zrobić. Widzicie? Jaki jest cel tego wszystkiego? Kiedy używamy wody słowa, kiedy używamy krwi w naszym świadectwie, wtedy jest moment, kiedy Duch zaświadcza. I wtedy niebiańska podłoga się zapada. I niebo przychodzi na ziemię. Wtedy Duch świadczy o wodzie słowa i o krwi. Teraz to jest miejsce. Gdzie musimy zdecydować, czy chcemy mieć rezultaty, których Ty i ja potrzebujemy. Musimy dojść do miejsca, gdzie woda, krew i duch łączą się. I proszę Was na zakończenie tego poselstwa. Nie wiem, ile mamy czasu, ale zakończę to poselstwo, czytając Wam moje osobiste wyznanie, prawdy, o których nauczałem, i potem będę się modlił o Was. Masowo, i kiedy będę się masowo o Was modlił, rozwiążcie się, bądźcie uwolnieni i uzdrowieni. Otrzymajcie, weźcie, cokolwiek potrzebujecie. Kiedy woda jest wypuszczona, wskoczcie do niej. Nie biegnijcie do mnie po spotkaniu i nie mówcie, bracie Prince, ja tego nie przyjąłem, nie dostałem. Bo to będzie Twój czas. Otworzymy to spotkanie zupełnie na Ducha Świętego. Będziemy tutaj stali choćby do północy, jeżeli potrzeba, ale pamiętajcie, jeżeli Wy nie poruszycie się, nie wejdziecie tam, gdzie jest Duch, to nie ma kaznodziei na obliczu ziemi, który Ci może pomóc. My możemy tylko przejść tam, gdzie widzimy, że działa Duch Święty. Stańcie teraz i będę prowadził Was w tym wyznaniu. Nie podam Wam teraz wersetów biblijnych, ale tylko stwierdzenia, które widzieliśmy na podstawie Pisma. Powiedzcie to nie ze mną, ale za mną. I kiedy dokończymy tego, ja powiem amen, to przyjacielu, proszę, rozwiąż się. Odpręż się. W porządku. Przez krew Jezusa zostałem odkupiony z ręki diabła. Przez krew Jezusa wszystkie moje grzechy są przebaczone. Krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, ciągle mnie oczyszcza od wszelkiego grzechu. Przez krew Jezusa jestem usprawiedliwiony, uczyniony sprawiedliwym, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył. Przez krew Jezusa jestem uświęcony, uczyniony świętym, oddzielony dla Boga. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, odkupione, oczyszczone, uświęcone przez krew Jezusa. Podnieście jedną rękę. Tak więc Szatan nie ma miejsca we mnie.
żadnej mocy nade mną. Przez krew Jezusa. Ja wyrzekam się Go. Ja wyzwalam się od Niego. I rozkazuję, żeby mnie zostawił. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.